Ja nie wiem, czy ja chcę się z tobą zadawać. Chciałbym zrobić takie ogólne badania krwi, jakieś żelazo. Wow. Nie, no naprawdę, ale ja nie wiem, czy ja mogę się tak otworzyć przed wami. Okej, dobrze, powiem to. Mam stulejkę, mam stulejkę. Czy panie są wolne? Bo może ten psychiatryk nie byłby potrzebny. Nie, bo wie pani, jak to jest. Człowieka wezmą, za chorego psychicznie już później nie ma powrotu. O, jakie wdzianko, towarzyszu. O, panie gdzie? Kolego. Pan też widzę, to się tutaj dobrali. Kolego, a co ty jesteś taki typ zazdrośnika? Daj chwilkę pogadać tutaj swoją dziewczyną. To może ja się przedstawię, jestem kondomi. Oktawia. Oktawia jesteś? A jeździsz może z kodą? Mam takie pytanko, dałoby radę zrobić takie ogólne badania krwi? Oczywiście. Chwilą u nas byłeś! Pani jest chyba jakaś napalona. Zapraszam do pokoju. Niestety, próbówki nam się skończyły. Kurczę, jak tak patrzę na panie, to wydawało mi się, że tutaj jest dużo próbówek. Dzień dobry, mam takie szybkie pytanko. Ej, tak? Zamówiliśmy już dla pana psychiatrę? Zamknął mnie, psychiatryku! Kiedyś mówiłem, że jak się już totalnie skończę, to wtedy odpalę GTRP. Niepoprawny klucz Steam? Platforma inne. O co chodzi? Czy ja kupiłem na innej platformie to? Rockstar Digital! I co teraz? Dobra, Grand Theft Auto Steam kosztuje 30 zł. Kot. Ja ale odjebałem. 50 zł na minus. Dobra, zapiszę ten kod i zrobimy giveaway dla widza. Steam account? Ja kupiłem Steam account, a nie Steam key. Nie no, kolejne minus 20 zł. Ej, jak coś, jak kiedyś będę się mądrzył z czymkolwiek, to napiszcie mi, że jestem debilem po prostu, okej? Okay? Dobra, czyli co, pobieram to i teraz co dalej? I teraz to musisz pobrać i konto stworzyć, to jest launcher. Okej, okay, ja ogólnie mam już... Ja p***o, oni dali mi bilet pod mojego heksa na Steamie starego. Ja 300 zł wypiłem na bilet na starym koncie. Dobra, trzecie podejście. Produkt niedostępny na Kinguinie. To na Steamie kosztuje 80 zł. Dobra, kupię na tym Steamie po prostu rel. Imię postaci. Kurwa. A jakby było coś z kondomkiem? Kondomi? Kondomi Rocchetti? O kurwa, ej to dobre, Kondomi Rocchetti? Który mamon jest rocznik? 89? Dobra, to 97 biorę. O, kim ja chcę być? Luzakiem? Ty, ta postać trochę wygląda jak ja. Ej, ja tak wyglądam na żywo! Model postaci 1 weź. Aha, dobra, okej, mordzia. Wyobraź sobie, że wyglądasz tak na żywo. Robi się troszkę nieciekawie. Dobra, tu git. Nie! Nie! Utknąłem! Chłop Budda gra? Spokojnie, zaraz zrobimy jakieś losowanie na furki. Jak się otwiera TTT? Tak, me? Nie. Zbanują mnie od razu. Dobra, będę udawać NPC-ta. Dobra, menu jest tutaj. Telefon. Kurwa, to trzeba kartę SIM też? Tererere! Witam, witam! Halo, Tazi! Stoisz w ustronnym miejscu? O kurwa, admin do mnie pisze. Report tak. Jest! A, ustronne miejsce to takie, że nikogo nie ma, tak? To chyba o to chodzi. Ty, no powiem ci, że tak wyglądam w sumie jak Isamu trochę, nie? To może takie coś, jak Isamu? No wyglądam jak wieśniak. Dobrze, właśnie taki styl mi się podoba. Właśnie będę takim leciutkim wieśniakiem. Czy ja pamiętam, jak się nazywam? Oczywiście, że pamiętam. Jak się nazywam? Kondomi. Ja jestem kondomi! Nie! Kondomi! Kręciło mnie, ja pomocy, pomocy! Halo, pomocy, k***a! Co się dzieje? Potrzebuję pomocy! Już nie. Ty, jak ja to zrobiłem w ogóle? Dobra, musimy się dostać do szpitala. Będę udawać, że jestem przećpany. K***a, jak jeździsz, idioto! Ej, powiem wam, że ja myślałem, że to GTA jest łatwe, nie? A to nie jest łatwe jak coś. Czekaj, jak się robiło usiąść? Czekaj, try usiąść? Udane. A, E to jest tego. Okej, okay, E siad. Siemano, mordeczko, siemanko! Siema, mordo! Każdy mnie ignoruje. Siema mordzia, siemano. Siema mordo. Ty k***a Alibaba. Jak się wchodzi szybko? Wypierdalaj. To jest napad. F? No i nie da się. Klikam F i się nie da. Tylko babie możesz zabić. Aha, czyli to tak jak w życiu. Okej, okay, dobra. Siemano mordo. Siemanko. Słucham kolego.
Siemanko mordeczko, mogę z tobą pojechać do szpitala, bo mam problemy. Mam bardzo duże problemy ze zdrowiem. Pewnie, że tak. Poczekaj, poczekaj, pasów nie zapiąłem, no trzymaj się chwilę. Dobra, już. Jak się zapina pas, szybko. Ja wypadnę szybko. Dobra. O, powiem ci, że ja pierwszy dzień w tym Los Santos, troszkę się jeszcze nie odnajduję. Kurczę, powiem ci, że ja tak samo. Naprawdę? A skąd przybyłeś? Gdzie ja nie byłem? Ja nie wiem, czy ja chcę się z tobą zadawać. Dlaczego? Kurde, no wiesz, no chłopaku, ja szukam tutaj ludzi wpływowych, nie? Czyli rozumiem, że nazywasz mnie śmieciem. Tak! Jedź dalej, śmieciu! Pójdziemy z buta, bo on nie ogarnia. Ja nie mogę się zadawać z ludźmi, którzy nie są wpływowi. Wiesz, jak to będzie? Później przybiją mi łatkę, zjeba i będzie problem. To jest baba? Mamy furkę! Mamy naszą pierwszą furkę! Tu jest szpital! Utknąłem jak coś. Coś to utknąłem. A, muszę za pasy odpiąć. Dobra, musimy zrobić rozpoznanie. Witam serdecznie. Czy jest jakiś problem? Ma pan jakiś problem do tej pani? Nie, nie mam żadnego problemu. Na pewno wszystko w porządku, tak? Tak. Bardzo dużo interesów. Także to nie jest pana interes. Okej, na razie. Tam jest jakiś Samochód mi ktoś z**ał! Pomocy, pomocy, pomocy! Dziecko! Dziecko w potrzebie jest! Dziecko utknęło w moim domu! Pomóżcie mi, proszę! Chodźcie, pomóżcie! Nie oddycha! Błagam was! Nie stójcie tak! Chodźcie, proszę! Co się stało? Proszę, pomocy, pomocy! Dziecko nie oddycha na parkingu! Nie ma go! Zniknęło! Masz te papiery, yellow papers. No i masz ban, ale za co? Żebyś dziecku zajebali? Kurwa, dostałem bana. Nie dostałem bana? To co się wydarzyło? Dobra, zobaczymy, co się dzieje na tym szpitalu. Musimy się zakręcić, co oni robią. Oni są z TikToka. No, no i Sigma. Jak się komendę robi? Nie ma, z pewną buzią musimy zbawić. Taką buzią na rozwoju. No i tak. A w czym oni dobry. O, co jest? Dostał. Dzień dobry. Mam takie pytanko. Czy jest szansa u was się przebadać? Oczywiście w ramach ubezpieczenia. Z tego co wiem, to jest. Chciałbym zrobić takie ogólne badania. Krwi, jakieś żelazo. No, ostatnio nie czuję się najlepiej. To ja poczekam. Jak się siada? Jak się siada? Tutaj koleżanka panem się już zajmie dalej. Na jaką salę go zanosimy? Na taką normalną czy gdzieś indziej? Znaczy ja dojdę sam. Nie, na psychiatryczną. A może jakąś osobną, co mówisz, się dowiedziała, o co chodzi. Kolega, co ty taki wykręcony? Co ci się stało? Nie chciał mi dać kiery, to wyskoczyłem z samochodu. Poczekaj, jak mogę usiąść? Szybko. Gdzie się skupił pan? Czy skok? Tak, 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 jak najbardziej, wszystko w porządku. Tak, przepraszam bardzo. Wejść. Nie, wie pani co, naprawdę ostatnio czuję się bardzo skołowany. Okej, okay, okej, okay. Jak najpierw rozumiemy, także możesz sobie tutaj... Jak mogę usiąść na tym? Usiąść tak, na tym, tutaj, o. Wie pani co, postoję na razie. Okej. Okay. Jak mogę usiąść? No dobrze, to o co chodzi, jakie badania? No wie pani co, takie ogólne, ostatnio strasznie kręci mi się w głowie. Czuję się taki osłabiony, senny, wstaję, nie mam siły, naprawdę. Czasami są takie dni, że nie potrafię wstać z łóżka. Okej. Okay. Jakieś podejrzenia? Co to może powodować? Te życia jakieś... Usiądę jednak. Wie pani co? Szczerze, nie mam ostatnio najlepszego okresu w życiu i właśnie nie wiem, czy coś jest z moim zdrowiem, czy może właśnie ta sytuacja życiowa to spowodowała. Jaka sytuacja życiowa? Kobieta mnie zostawiła. Tak, jeszcze to ma na serce najgorzej. Tak, ale wie pani co? Jakby ja przyszedłem, bo... No tak wie pani, prewencyjnie, bo w rodzinie już były problemy psychiczne i... Nie, nie wiem, czy ja mogę nie, się tak pan otworzyć. Nie, płacze, pan nie płacze. Nie, no naprawdę, ale ja nie wiem, czy ja mogę się tak otworzyć przed wami. Czy to zostanie w tej sali? Na pewno? Tak, oczywiście, że tak. Bo mój ojciec był alkoholikiem i on od małego bił moją mamę i on od... Dostaliśmy małą prośbę od koleżanki, że pan się tak nie darł. Troszkę ciszej mówić. Minimalnie stanu. Tak minimalnie.
przepraszam, przepraszam bardzo, to dla mnie bardzo trudne. Jasne, jak najbardziej rozumiemy. No, dobrze, czyli rozumiem, że były wcześniej jakieś problemy w rodzinie, tak? Jakie choroby może były, tak? O, oprócz tych psychicznych. Mój ojciec był chory, no na pierwszej mojej matki. Ale to psychiczna choroba, a nie fizyczna. A fizyczne? No to nie, to fizycznie wszystko w porządku z nim było. Aha, to jakie, Angie, możemy mu zaproponować badania? No bo tak, no jeśli fizycznie żadnych nie było, ale tutaj pan mówi, że jakieś kręcenie się w głowie, to może faktycznie jakieś żelazo, anemia, coś w tym deseń. Tak, zbadamy krew na pewno. Zobaczymy, co będzie w tym. To raczej wyniki będą prędko. Natomiast resztę myślę, że powinien zająć się psycholog bądź psychiatra, ale to już nie w naszych obowiązkach. A czy byłaby pani w stanie mnie pokierować do jakiegoś dobrego psychiatry? No, jeżeli w badaniach wszystko wyjdzie w porządku? Mamy psychiatrów na szpitalu, więc jak najbardziej. I rozumiem, że to wszystko w ramach tego ubezpieczenia, tak? Tak, tak, no, tak, tak, oczywiście. To co, kochana, pobierzesz krew panu? Tak, oczywiście, oczywiście. A jak tu komendy szybko? Ręka? Ręce 15? Tak, pan na spokojnie usiądzie, może... Tak? Tak, tak będzie lepiej? Tylko wie pani co, sekundkę tym pobieraniem, bo ja pani nie powiedziałem, ale ja bardzo boję się widoku krwi, bardzo. Jasne, no to pan po prostu odwróci oczy w drugą stronę i pomyśli pan o jednorożcach, dobra? Dobrze. Okej. Okay. Dobrze czy nie? Teraz zrobiłem. Proszę nie patrzeć na moje ręce, dobra? Postaram się. Jak tak, to zemdleje, czy nie? Ojej. Dobra, mamy pobraną krew, więc chociaż tyle, ale dobra. Proszę pan, wszystko dobrze? Strasznie mi się kręci w głowie, nie wiem co się dzieje. No, to myślę, że to z tego strachu, tak? Domyślam się, a czegokolwiek to wszystko już pozdrawię, już nic się nie dzieje. To już po? Już po? Tak nie szybko? No. O Jezu. Dobra. No, a ma pani może jakąś wodę dla mnie, żebym mógł się napić? Oczywiście, coś zaraz znajdziemy. Tylko ja nie powiedziałem, ja nie wiem, czy te badania będą skuteczne, bo wie pani co, ja zjadłem bardzo dużą porcję burgera przed przyjazdem do szpitala, więc może powinienem przyjść jeszcze jutro na kolejne badania, tak? Żeby mieć pewność. Jeśli pójdzie do psychologa, to może pan zrobić jeszcze raz badania. Czy panie są wolne? Nie. Aj. Bo może ten psychiatryk nie byłby potrzebny. Gdybym się po raz kolejny zakochał. Aj, bo wie pani jak to jest z tymi kobietami. Zrobią nadzieję, a później człowiek lata po badaniach. No tak to jest. No ale z facetami to samo, czy nie? A co pani mówi? Co z facetami? No, z facetami jest to samo, no ja tutaj nie będę nikogo gloryfikować, ale z kobietami, z facetami jest taka sama sprawa, tak? No tak. Nie wiem, ja zawsze jestem w porządku. Zawsze otwieram drzwi, puszczam je pierwsze, kupuję kwiaty, a ona mnie po prostu zostawiła dla tego psa! Dla psa? Dla psa! Tak, dla psa, żeby pani wiedziała! Ale dla psa, normalnego psa? Nie no, kolega był z policji. A. Sytuacja wyglądała mniej więcej w ten sposób. Jechała sobie autostradą. No, tutaj taka dwójka. Wie pani, tutaj Los Santos tam przy brzegu, przy samym oceanie, tak? Zatrzymał ją i... No i wszystko się zaczęło od tamtego właśnie momentu. Od tamtego momentu zacząłem ją tracić. Niedobrze. No ale co no, śmieci wyniosły się same, jak to się mówi, prawda? Tak, ale teraz to ja czuję się jak śmieć. Może ja też powinienem się wynieść. Nie, no może nie. Na pewno? Nie wychodzić? Nie. Dobrze, tak, jeszcze musimy tutaj tę próbkę dać. Ja Angie podam tą próbkę pana. Dobra. Oczywiście. Także proszę bardzo. Już tam już do laboratorium wysłać badania, tak? No. A pan się nie przejmuje, no co? No znajdzie pan jakąś kobietę. Tutaj na mieście jest pełno klasek. Na przykład taka Lara jest. Ostatnio zapam pana Getomila? Nie miałem jeszcze okazji poznać. No to ostatnio właśnie byłam w takiej sytuacji, że był pan Getomil i była taka jedna pani i bardzo, bardzo szybko znaleźć wspólny język, tak? Dosłownie. Jak ona ma ta klientka, bo zapomniałem. Więc ja myślę, że tutaj na pewno pełno dziewczyn będzie zainteresowanych panem. Nie wiem, wie pani co, naprawdę ja teraz traciłem robotę, całe życie po prostu się sypie.
A czemu pan stracił robotę? Jako kto pan pracował? Gdzie pracowałem? Aha. A, wie pani. Pieniądz lubi ciszę. Okej. Okay. I co się stało, że pana wyjęli? Tak jak wspominałem, zerwanie z kobietą. Miłość po prostu. Nie potrafiłem się pozbierać. Człowiek leżał w łóżku jeden, drugi tydzień. No i szef się wkurzył. Okej. Rozumiem. No, tak to jest. Czy badanie, czy coś wykaże, ale co? Zrobiłaś już wyniki? Wiesz co, tak sobie tutaj sprawdzam. Czy byłaby pani to w stanie odczytać, bo ja szczerze nie znam się na tych całych rubrykach, tak? No pewnie, że odczytam. Jak doczytam. Nie wiem, o co chodzi. Jest pan zdrów jak ryba. Żadnych tutaj... A czy byłaby szansa, bo... Była taka, była też taka sytuacja po rozstaniu, no nie będę ukrywać, nie wiedziałem jak się pozbierać, miałem ostatnie pieniądze. Wstyd mi o tym mówić, no jest mi wstyd o tym mówić. Mhm. Ale rozumiem, że pani obowiązuje, tak? Tajemnica zawodowa. Oczywiście, że tak. Mhm. No nie będę ukrywać, skorzystałem raz z usług tak zwanych pań. Do towarzystwa? Tak, tylko wie pani co? Mhm. Ja chciałem poczuć się jak z Nikolą! Chciałem to zrobić bez gumki! Bardzo nieodpowiedzialnie, jeśli pan... Bardzo nieodpowiedzialnie, czy byłaby pani w stanie mnie przebadać też na HIV? No tak, no oczywiście, trzeba będzie zrobić wymaz. No tak. Czy mogłaby pani zrobić ten wymaz sama, bez koleżanki tutaj, bo we dwójkę wydaje mi się, że będę się bardziej stresował. No to Angie lecisz, bo ja nie mogę sama. Tak, Angie, możesz zostać. To masz zgodę. Nie, dziękuję, nie chcę tej zgody. Nie, naprawdę, nie, przyznaj tam zgoda. Musimy być źle, nie ma wymyślania. Tylko, wie pani... Dobra, rozbierze się, położy się. Ale proszę pani... Rozbierze się, położy się. Ale jak to tak od razu? Nie, rozbierze się, położy się. Jezu. Musi panu ubrać na... leżankę, tak? Wie pani co, ja żartowałem. Ze mną wszystko w porządku, jestem zdrowy, jak ryba. Wszystko jest w porządku. No, a też nie uważaj taką puder, co tam leży, tak? No. Przepraszam bardzo. No, dobrze. Czyli rozumiem, że jednak nie było tego stosunku. Czy był? Nie, był, ale naprawdę, no wie pani, to za dużo, no. Za dużo. Nie, ja nie dam rady, tak. Nie dam rady się tak rozebrać. Tablecie tutaj. Pan poda numer i ten wizytówkę da, o. I co, i przyjdę kolejnym razem, czy jak to wygląda? Nie, skontaktuję się z panem psychiatra. Ale jak to? Ale ze mną wszystko w porządku. Nie. To psycholog. Proszę pani, ja po prostu mam taki problem. Nie wiem, może to nie było tylko moje zachowanie. No. Czy mi się wydaje, że kogoś tam. Co, jak widzę jakaś psychiatryka jakiegoś. Oni mnie zamkną. Nie, ale proszę pani, naprawdę, to ze mną jest jak najbardziej wszystko w porządku. Numer, proszę pana. Proszę pani, ale naprawdę, okej, dobrze, powiem to, mam stulejkę. Chciałyście, proszę bardzo, teraz będę płakać w łóżku przez kolejne 3 tygodnie, proszę bardzo. Chciałyście, to proszę. I to jest, no i właśnie, i to jest ta pomoc, i to jest właśnie ta pomoc w Los Santos. Właśnie, człowiek przyjdzie zrobić badania, a zniszczą go psychicznie. Czy ja mogę rozmawiać z waszym Mama przełożonym? Mama się nie masowała, że teraz masz stulejkę. Czy ja mogę porozmawiać z waszym przełożonym? To zachowanie jest karygodne. Brakuje panią profesjonalizmu, naprawdę. A tutaj jest. To jest przełożony? To jest korupcja. To jest korupcja, proszę panie. Ja tego tak nie zostawię. No może mi pan zgłosić. Oczywiście. Tylko do kogo, jak pani jest tutaj szefową? Do kogo? No do mnie. Dobrze, niech pani powie, co wyszło w tych badaniach i ja już będę leciał, bo naprawdę. A jeśli chodzi o krew, nic strasznego, jest pan zdrowy jak ryba. I co, czyli tego HIV-u nie ma, tak? Psychikę. Ale ten HIV jest czy nie ma? Tak z ciekawości! Może coś tam wyszło. Sprawdzałam. Musimy jeszcze raz odczytać w takim razie w kucie. Dobrze, to ja usiądę. Ja mam podać, przepraszam, numer do psychologa? Nie, no pan podaje numer, ja przekazuję psychologowi. No. Dobrze, już podaję. Ale... Obiecuje mi pani, że nie zgłosi pani mnie do żadnego psychiatryka. No gdzie? Nie, bo wie pani jak to jest. Człowieka wezmą za chorego psychicznie, już później nie ma powrotu. Już później ludzie na ciebie patrzą spod byka. Pan nazywa się kondomi? Wie pani co, tak żeby nie zapomnieć, tak? Na tych prostytutkach. Dobre. No następnym razem będzie pan pamiętał, tak? Żeby się tutaj zabezpieczyć. A mogę mieć do pani pytanie prywatne? Słucham. Ma się pani z gumką czy bez? Bez.
No, ale pani ma tutaj dostęp, tak, do tych leków, ta recepta, no, tak? Dokładnie. To chodzi, to chodzi. Tabletka po tego typu. Naprawdę? Używa pani tabletkę po? I co, nie ma żadnych problemów hormonalnych? Nie. Nigdy nie miałam chyba. Wie pani co, moja była używała tabletki po, tylko okazało się, że jest w ciąży i niestety straciła dziecko, ale to nawet lepiej, bo co? Człowiek miałby problem. Ale to dawna sprawa, to 4 lata temu, naprawdę. Nie ma o czym gadać. Stare czasy. Też się puściła dziecka, też się ale puściła. Poczekaj. Czyli ona wzięła tabletkę po, a okazało się, że jeszcze wcześniej była w ciąży, tak? Czy pani sugeruje, że popełniłem przestępstwo? Nie, 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 nie. Czy pani sugeruje... Nie, bo pani chce mi coś włożyć w usta. Nie, no po prostu pytam, jak to wyglądało. Wie pani, ja jak, poproszę... jak to jest. Czasami kobiety nie są określone, tak? No, to prawda, no. To chyba nie jest w mojej kwestii, żeby wiedzieć, czy po nie, no, uprawianiu seksu dlatego... ona jest w ciąży, czy nie. Dałem jej nie, na no... test i tyle. No tak, no, znaczy na test. No tak, na test ciążowy. I wtedy wykazało, tylko problem jest taki, że w momencie, kiedy zrobiła ten test ciążowy, tego samego dnia no, wzięła tą tabletkę po, tak, no i... Aha. No wie no pani, tak, to jeszcze nie jest to... dziecko, to jeszcze nie jest dziecko, tam niby do 6 tygodni, czy coś takiego. Ja to tak, się nie znam jakoś tak. bardzo. A, nie, no to nie jest nic złego, nie? A może mi pani powiedzieć, czy aborcja jest legalna tutaj? Bo ja dopiero się tutaj wprowadziłem, tak. więc tak naprawdę... Aha, aborcja jest legalna. Tak, tutaj jest legalna. A jaka partia tutaj rządzi, że tu jest legalna aborcja? Partia naszego doju, tak? Więc dlatego już wszystko legalne, proszę bardzo. Jakby pan potrzebował jakieś recepty na marihuanę, to też zapraszamy. No, mamy dobre wieści. Na szczęście. Kifa pan nie ma. No to co? No to chyba mogę się zawijać, nie? No, chyba tak. Dobra. Panie jest do psychiatry, myślę, że pana i... Nie, ale naprawdę, to nie będzie zawiną. Potrzebne, to naprawdę nie będzie potrzebne. Tak, ja jestem po prostu tak, teraz w dołku. Myślę, że będzie. No jeżeli pani tak no. mówi, no to mogę porozmawiać w sumie. Na kiedy byłby termin najbliższy? To będzie się już kontaktował psychiatra z panem. Dobra, to dziękuję bardzo. Nie ma rzeczy. Mam nadzieję, że nie, do zobaczenia. O. Oczywiście zdrowotnie, również. Bo panie były bardzo miłe, naprawdę, bardzo miłe i bardzo pomocne. Przepraszam, super, że się uniosłem. Słyszymy. Przepraszam, że się uniosłem, ale naprawdę, no to jakby... Ty, gruba mrówa, jaki ser na kucie, jak badania krwi. Jak odpisać jej, że ser na kucie mogłabyś mi... Nie, tak nie można, nie? Do widzenia. Zamknął mnie, kurwa, w psychiatryku. Jak... Dzień dobry. Mam takie pytanko, dałby radę zrobić takie ogólne badania krwi? Ty oczywiście... chwilą u nas byłeś! Słucham? Ta pan wizytówkę. Czy pani sobie ze mnie żartuje? A jaką wizytówkę? Co, pani jest z policji? Tak. Nie. Krótkie pytanko. Tak samo wyglądasz. Pomożecie człowiekowi czy nie? Czy mam iść do prywatnej służby zdrowia? Bo nie wiem. A co, czego tam potrzebujesz? Człowiek płaci 2000, 2000 na miesiąc. Co ci się znowu dzieje? No. Jak to znowu? No badania krwi chciałem zrobić takie ogólne. Moje zdanie zupełnie inne. Chyba ktoś pana tam woła. Nie, to nie do mnie. Przecież zawołali kondomi. Słucham? No zawołali przed chwilą. Kondomi. Pani jest chyba jakaś napalona. Zapraszam do pokoju. Nie. Dobra, będę grał takiego wykrętanego, nie? Spytaj się skąd na imię? Nie, no ona jest jakaś wkręcona. Przecież mnie tu jeszcze nie było. Założyć i odkażę ci. Dzień dobry. Cześć. Dobry. Mam takie pytanko. Chciałbym zrobić szybkie badania krwi. Robiłeś rezultat... już. Jak to? Robiłeś już, byłeś u medyków. Słucham? Ja tu jestem pierwszy raz. Czy pani sobie robi ze mnie żarty? A pan sobie ze mnie robi żarty? Dobra, widzę, że pani nie w humorze, żeby poratować człowieka. Okej. Okay. W tą służbę zdrowia publiczną, naprawdę! Dziewczyny, potrzebuję, żebyście się zajęły tą panią. Mili państwo, jeżeli myślicie, że uzyskacie tutaj pomoc, to się mylicie. Ja próbuję dostać się do badania krwi już od ponad 3 tygodni i nie ma dla mnie terminu. A więc kto? Idźcie lepiej do prywatnej służby zdrowia. A kto? Kto? Dobra, to chodźcie za mną. No przecież widzisz. No ale kto pytał? Ja trzymaj się stary, miłego. Miłego. Ale w usie. Dobra. To za k***a zjebany. Matkę sobie weź. O, jak się... No i co? I wysiadasz teraz z tej fury. Wysiadaj. No i dobra, panowie, nie chcę mieć żadnych problemów! Halo, spokojnie, nie chcę mieć problemów. Ej, nie, spokojnie, co skoczą? Co ze sprzętem, co ze sprzętem? Spokojnie. Spokojnie teraz. Dobra, spokojnie, pogadajmy.
Oksy i kapelusz. Nie! Oksy i go przepraszasz. Pomocy! Pomocy! Policja! Pomocy! Poszedł mi stąd. Halo policja! Halo policja! Opaku, ty się wywalasz na własne nogi! Zamki leja! I co, konfidencie? Masz buta ku... głowę. Ła! Pomocy! Pomocy! Dobra, ale dojadę jak znajdę ekipę, ale ich dojadę, kurwa. Mają hunta jak nie? Kasy człowiek potrzebuje zarobić trochę. Ja przez pierwsze 3 dni pracowałem na kurierce. I pan ale... zobaczy jaka koszula. Gdzie? Gdzie? Ale ja nie pasuję do normalnej roboty. Majster! O kurwa, jaka dupa. Kolego! To co? Przecież nie wiedziałem, ej no. Nie wiedziałem! Przeproś, zjeżdżasz teraz na kolanko. Słucham? Zjeżdżasz teraz na kolanko. O, cię k***a! Ty chyba nie wiesz, kim ja jestem, mordo! Kłócasz teraz. Ty chyba nie wiesz, jakie ja mam plecy! Jakie ty masz plecy? Jesteś cienki jak sikwęża, człowieku. Chłopaku! Moja ekipa jest teraz na akcji, ale jak wrócą, to myślę, że odstrzekasz te słówka. No, moja ekipa jest na akcji, no. Zawijasz się stąd, frajerzyno. Oni są z TikToka, czy co o to chodzi? No, idziemy na te badania krwi. Dzień dobry, mam takie pytanko szybkie. Witam ponownie. Czy jest możliwość zrobić tutaj szybkie badania krwi? Bo wie pani co, miałem właśnie rozcięcie w okolicy, palca. No, niestety napadli na mnie. I chciałem przebadać się na HIV, no takie, wie pani, no takie choroby ogólne. Tylko żarty akurat poszły do kantorka, także... O, to dobrze się składa, może pani się mną zajmie. No właśnie taki jest problem, że ja niestety nie mogę, ponieważ jestem praktykantem. I tak, i musisz iść do socjalnego, ponieważ na razie nie ma nikogo na holu, nie możesz stać sama. A idę w trzeci. Dzień dobry. Czy zostanie mi udzielona pomoc medyczna? Niestety nie. Wszystkie panie są teraz na robocie. Ale ja mogę panu pomóc, jestem znachorem. Czym problem? Dokonano aktu antysemityzmu. Zostałem zaatakowany. I w czym problem? I w tym, że potrzebuję pomocy medycznej. Ale w czym? Dostałem baseballem w brzuch. No to może pan się k***a opamięta. Nie dalej. Wściekuję. Od ludzi zajeb... Ja p***a, taka fura. O, sorry. Dzień dobry, mam takie szybkie pytanko. Tak? Zamówiliśmy już dla pana psychiatrę? Nie, ja mam inne pytanko. Nie wiem, o czym pani mówi. Chciałbym zrobić szybkie badania krwi. Jest pan zdrowy. Nie, ale wie pani co? Teraz napadli na mnie na ulicy i potrzebuję badań na HIV, bo to niestety lekkie rozcięcie było i tutaj kontakt z, no niestety, obcą krwią, tak? To już sprawdzaliśmy. Jest pan zdrowy jak ryba. Ale to się wydarzyło przed sekundą. Ciekawe. No to jest teraz cooldown na badania. Bo i tak się składa, co? Że... Chwila. Czy uważa pani, że jestem... Nie. Sekundę. No. Mogę być lekkim narcyzem. Ale downem to ja nie jestem. O czym pani mówi? To już stwierdzi psychiatra. Jeszcze cool, ale kurwa, down? Witam serdecznie. Nie ma problemu. Znaczy ja sobie ten, spokojnie. Witam serdecznie. Witam. O, jakie wdzianko, towarzyszu. O, panie gdzie... kolego. Gdzie pan tak się ubrał? Pan też widzę. Panowie to się dobrali. O, a co? Byłabyś chętna? Byłabyś chętna? O, ciebie też możemy rozpiąć. O, odwrócisz się? O, jakie tatuaże, ale bym sprawdził te tatuaże. Może nie przesadzajmy tak od razu, proszę pana. O, ja to lubię być bezpośredni, naprawdę, ale wiesz co, mogę mieć HIV-a, bo jeszcze mnie nie przepadali, więc lepiej poczekajmy. Oj. Ale spokojnie. Ja się na nic nie zgodziłam, proszę spokojnie. Pana. A musisz? No, chyba wypadałoby. No tak, oczywiście, no ale jakby nic nie sugerowałem, tak? Komplement, ładne tatuaże i tyle. Co ty wyglądasz? Ty jesteś z tej ekipy gejów? Czy ty masz takie spodnie, mordo? Ty jesteś od tego? Jak on ma? Ten taki duży. O nie, kurwa, przesadziłem. Ej, mordo, spokojnie. Halo, policja, pomocy. Latarką się porobiło. Oślepię cię, popatrz na mnie, oślepiam cię. On ma okulary antyoślepne. Ej, dobra, morcia, weź s***aj, bo ja tutaj bajerę robię, co? Ty, ale tobie się coś nie popi***.
pochwaliło, że ty mordo. Do mojej kobiety, k***a, bajerę, klucia, to jest twoja kobieta? To jest twoja kobieta? Tak, i co? Ach. Ja rozumiem, że kobiety są lekko zagubione w tych czasach, ale żeby takiego frajera znaleźć... O, ty k***o. A mój bajerek? A skąd jesteś? A nieważne. Ja mu się chyba w głowie totalnie... Ty no, jak pytam, to chyba ważne dla mnie, nie? I kolega, co ty jesteś taki typ zazdrośnika? Daj chwilkę pogadać tutaj swoją dziewczyną. Co daj chwilkę, jak ty tu p***ć, masz HIV-a, człowieku. Ziomuś. Ja się boję ciebie dotykać, ziomuś, kurwa. Ty chyba musisz wrócić do szkoły, ty chyba nie wiesz, jak HIV działa, mordeczko. Ty, chłopaki, ej, chłopaki. Ej, on tu się kręci. Ty, to p***ty mnie za jakiś k***. Słucham? Przecież to jest twoja kobieta, co ty mówisz o swojej kobiecie, idioto? Jo, dziewczyno, odsuń się, bo to niebezpieczni ludzie, odsuń się. Ej, gościu, ty zjeżdżaj to. Dziewczyny, przepraszam bardzo. Jest taka sprawa, tutaj koledzy rzucili się w dupę i chcieliby się przebadać na HIV. Oho. Dałoby radę ich przebadać? O, witam kolego. Ja nie insistował na zakupy. Nie o to chodzi. Tu był taki przystojny pan w garniturze. Wiesz może w którą stronę poszedł? Boję się cię, boję się do m***u. Ale o czym ty do mnie mówisz? Jaki p***u? Czy ta dziewczyna miała mniej niż 15 lat? Ja nie wiedziałem, że wy takie rzeczy robicie. Przepraszam, panowie. Koło odejdź ode mnie, typie, no. Co za debil. Ziomek wyzywa mnie o p***i, na k***a, jego dupa była tylko. Co, jego dupa ma 15 lat? Ja f***, oni w ogóle nic nie przepalają. Dałoby radę podwózkę ogarnąć do restauracji? Już tutaj, tak? Tak, dokładnie. Dobra, dzięki mordeczko. Na razie. Przepraszam koleżanko. Gdzie tak biegniesz? Pracować, chwila. Mogę tu na chwilkę wejść? Sanepid, rozumiem. O kurwa, ktoś do mnie dzwoni. Ja pierdolę, psychiatryk! To głos w mojej głowie! Halo? Co się dzieje? Co się dzieje, k***a? Halo? Kurwa, dobrać ten telefon? Halo, tak słucham? Ponoć tutaj coś się pan potrzebuje, psychiatr. Tak, jak najbardziej. Halo, przy panu słyszymy się? Tak. Halo, słyszymy się. No, z Mafian Station, ty ze szpitala Pillbox. Tutaj dostałem pan numer, bo ponoć szuka pan psychiatry bądź psychologa. Wie pan co, doszło do nieporozumienia tak naprawdę. Chciałem zrobić badania krwi, tutaj zostałem źle zrozumiany, tak? Ale jak najbardziej, mogę przyjść na taką, no... Znaczy, to, jeżeli tak. Pan został źle zrozumiany, to już zależy od pana, czy chce pan rzeczywiście znaczy, gdzieś wie tam, pan, no faktycznie, no są tutaj takie pobudki, tak? Tata na mamę, jak byłem mały, babcia popełniła samobuja, no jak najbardziej, no mogę przejść na taką rozmowę, żeby zobaczyć, tak, czy wszystko tutaj jest w porządku, z tą sferą mentalną. Znaczy, no to już stricte od pana zależy, bo jeżeli tam rzeczywiście zaszła jakaś, czy tak to powiem, jest komunikacja, ja sobie to tam gdzieś umorzę w systemie, no i to nie będzie gdzieś tam problem, tak to powiem. A czy był pan w stanie powiedzieć mi, jaki jest koszt takiej wizyty? To jest za darmo, bo jak gdyby my i tak pracujemy, w szpitalu publicznym i tak pracujemy na... Tak powiem, dostępny pieniądze od państwa, tak ładnie to zrobię. Wie pan co, ja nie chciałbym, żeby to było w papierach. Czy jest szansa, żeby to była taka prywatna, tak, rozmowa? Niezbyt, wie pan, bo i tak to jakby z tego spotkania ja sobie muszę zrobić jakąś notatkę czy cokolwiek. Dobrze, to bardzo proszę o podesłanie adresu SMS-kiem i terminu, tak? To szpital Pillbox i kiedy panu pasuje. Mam takie pytanko, ma ktoś z was może autko? No hej, znowu się widzimy. No widzimy się. Mordo, po pierwsze, nie rozumiem o co chodzi z tymi podejrzeniami pedofili. Jeżeli ja jestem pedofilem, a rozmawiałem tylko z swoją kobietą, to ona ma ile? 14 lat? To kim ty jesteś? To chyba ty jesteś pedofilem, mordo. Nie, ty jesteś pedofilem. To przestań do mnie tak mówić. Jeżeli ile masz lat? 25. No to jeżeli ona ma 25 lat, to co ty p***lisz o pedofilii? No właśnie, tak myślałem. Na razie. No nie ma auta tutaj, no to jest buta, będę szedł do szpitala? Patrz ten jak chodzi obok niej, co za pies, zobacz k***a, ciągle, nie zostawia ją w ogóle na krok. Ale widać, że ma problemy z pewnością siebie. Dupy nie potrafi zostawić na sekundę, ciągle z nią lata. Siemanko, halo. Cześć, mam takie pytanko, masz może autko, żeby mnie podwieźć do szpitala? Właśnie nie mam. O, ja mam pomysł. Będziemy udawać parę i pewnie ktoś nas zabierze na okazję. Nie wiem, wiesz co, na razie muszę jej coś załatwić, więc... No dawaj. Chyba średnio. Boże, ale ja bez ciebie nie dam restaurację. Rady. Ale w restauracji, jest zamknięta. Aha. No, wiesz co się stało w restauracji, nie idź tam. Okazało się, że no, mogę ci powiedzieć w tajemnicy, chodź powiem ci w tajemnicy. No co ty? Nie. Wiesz w ogóle kim ja jestem? Nie.
A powinnam? To może ja się przedstawię. Jestem Kondomi. O, okej. Okay. Tak, przyjechałem właśnie z Rzymu, no ale słuchaj, no w restauracji tam była rozruba, tam lepiej nie iść, naprawdę, tam zaraz będzie, zaraz będą obciarskie i będzie duży problem. Okej, okay, no dobra. No, chodź, znajdziemy tą okazję i... Naprawdę, naprawdę. No co, ja bym cię oszukał. To czemu oni tam jadą? Gdzie jadą? O! Nie, no mówię ci, naprawdę, tu zaraz będzie kurwa problem, zaraz tu psy będą. Mhm. A co ci się stało na twarzy? Gdzie? Ty jesteś z tej całej sekty, to się nazywasz Jesus Christ? Nie. Skąd ty jesteś? Ja? Jak ty w ogóle masz na imię? Ja jestem Kondomi. Oktawia. Oktawia jesteś? Mhm. O kurde, fajnie. A jesteś może z Kodą? Kurwa. Chciałabym. Bardzo bym chciała. Chodź. Znajdziemy tą furkę. Nie ma co tracić czasu. Bo ja mam wizytę u psychiatry, nie? Słuchaj, co się wydarzyło. Ja ci opowiem. Chodź, kurwa, Oktawia, siadaj. Wszystko ci opowiem. Słuchaj, chciał usiąść tu na murku. No. Słuchaj. No, tu masz no, to? Postaję, no. Laska mnie zdradziła. No szmana, nie? No i słuchaj, jak akcja, tak. Nie? Poszedłem na prostytutkę, pękła mi guma. No to co? Chciałem się zbadać na szybko w szpitalu na HIV i tak dalej. Wiadomo, nie? Żeby nie było żadnych problemów, jakaś rzeczączka i tak dalej. Takie podstawowe badania. A oni do mnie, że ja jestem chory psychicznie. Kurwa, HIV to choroba psychicznie? No nieźle ich pojechało. Znaczy, oczywiście nie mam HIV, ale potencjalnie, tak? No. A ile ty masz lat w ogóle? Ja? 22. I czym się zajmujesz w życiu? Niczym. No tak Chwila właśnie widzę po tobie. Znaczy powiem ci, że tak, poczekaj, obejdę ciebie, no powiem ci, że mógłbym mieć angaż dla ciebie w pewnej robocie. No jeszcze mi powiedz, że jako to jedne. Nie, no jak? Nie. Wiesz co, ja mam takie studio, jestem fotografem, jestem zawodu fotografem, jest to studio, modelki zatrudniamy. Ale oczywiście bez żadnych takich sesji rozbieranych, tak? No. Byłabyś zainteresowana? Naprawdę płacimy bardzo duży szmal, jak na początek. Nie, to się zobaczymy. Ej, wiesz, czy się ładuje telefony, czy to trzeba nowy kupować, jak to tutaj działa? Telefony? No. A to ty nie słyszałaś? Nie. Nie słyszałaś o nowym... Nie słyszałaś o nowym wyposażeniu od Elona Muska? Serio? Zobacz, chodź ci pokażę. Zobacz, ja wyciągam telefon i on się już ładuje, nie? Normalnie mam taki panel słoneczny i tylko wystarczy na słońcu być. No wiadomo, w nocy jest trochę przejęty, ale wtedy mam taką zwykłą przejściówkę, taką USB-C. Aha. Ciekawe, no, ciekawe. Mogę ci to opchnąć również. Nie, wiesz co, to ja ten... Tak się składa, że mam w moim studio dwa takie modele, więc mogę ci jak najbardziej dać, ale musiałabyś ze mną pojechać do tego studio, bo zostawiłem tam niestety. Wiesz co, ten... No próbuję, ale ona jest jakaś taka nieogarnięta. Miałbyś to powiedzieć, ty się nic do ciebie nie mam, nie? Tam wszystko w porządku. Mhm. Ja bym się musiała iść przejść, ja muszę ten... Spikniemy się kiedyś, ja będę pamiętać. Kondomi, nie? Tak, Kondomi. Dobra, ja będę pamiętać. Na pewno się jeszcze spotkamy. Każda tak mówi. To na razie. Pytał jej numer? Nie no, to była jakaś gimnazjalistka z mentalu. Ja potrzebuję dojrzałej kobiety, która dopasuje się klasą do mnie. Do Kondomi. Bo na razie jestem Kondomi, ale kiedyś będę Kondomi. No. Potrzebuję podwózki na szpital, dałoby radę, bo mam psychiatrę za 2 minuty i mi odwoła wizytę kolejną dopiero za 2 miesiące. No to masz auto, bierz. Chodź mordeczku, weź mnie po odwieźć, co? Bo ja nie... No nie, ja nie umiem prowadzić, wiesz co? Jakby straciłem prawko, prowadziłem po alkoholu, no wolę nie ryzykować, no, naprawdę. No dobrze, no w takim razie ci dojadę już. Tak, bo to teraz taki nowy, tu się nowy taki pojawił w mieście i powiem ci, że ja słyszałem, że on ma tutaj kontakty z policją, więc wolę nie ryzykować, a on ma na mnie chrapkę. No też, no to racja, nie ma co ryzykować. No nie ma co. A jak masz na imię? Skąd jesteś? David. David jesteś? Tak. Gadka się klei. No. No siemano dziewczyny Landryny, siemanko! Słyszałem, że mam wizytę u psychiatry, haha! Oj, nawet nie mogłam jej zjeść, bo mi tak było niedobrze. Weź ty się, wariatko, nie opieraj się o ten blat, bo widzę, że tutaj... Zapraszam. Niech pan do psychiatry. Który to psychiatra, to pan? No, ten status 5, to zrobił sobie raz interwencję, to jest pies. Ja pierdolę. Zapraszam pana, powiedziałem sobie, tu będzie chyba najwygodniej. A czy był pan w stanie pokazać mi jakiś papier, że ma pan kompetencje psychiatry? Sekunda, bo interwencja... No kurwa, to nie jest psychiatra, to jest jakiś kurwa z pierwszej łapanki. Nie wygląda pan na psychiatrę, wygląda pan raczej na lekarza pierwszego kontaktu, ewentualnie na pracownika SOR-u. Proszę pana, powiem panu tak. Nie zawsze trzeba na kogoś wyglądać, żeby kimś być. Nie oceniasz się książki po okładce. No ale jednak poprosiłbym tą okładkę. Poprosiłbym jakąś wizytówkę, żeby mieć pewność. Wie pan, jak to jest z tymi ludźmi w tych czasach, tak? Nie mam panu jak aktualnie pokazać, nie wiem, papieru, że jestem psychologiem, ze względu na to, że nie mam ze sobą licencji. No, a nie ma pan w komórce? No nie mam czegoś takiego.
Mogę panu jedno to zapewnić. Technologia poszła do przodu, a pan taki młody, a pan nadal do tyłu? Jak to? Wie pan co, to ja chyba podziękuję za tą wizytę, bo tak jak mówię, no kiedyś była taka sytuacja, że moja mama poszła do psychiatry, później ją włożyli w kaftan, nie? Okazało się, że psychiatra nie był psychiatrą, tylko uciekł ze szpitala psychiatrycznego. No ja wolę nie ryzykować. No powiem panu tak, aktualnie rozmawia pan z jedną z najkompetentniejszych osób w tym szpitalu, względem na to, że jak się mogę, nie wiem, oznaką przedstawić, nazywam się MFNC, jestem starszym rezydentem oraz członkiem rady nadzorczej tego szpitalu. O, okay. Przy okazji jestem także ordynatorem psychiatrii. No dobrze, dobrze, to przejdźmy do rozmowy, no dobrze, dobrze, no zaufam panu. Tutaj słyszałem, że wcześniej pan był tutaj sprawa, chodzi o jakieś badania krwi i to ponoć kilkukrotnie. Coś tak, bo wie pan co, no, jakby no... Przypadki chodzą po ludziach, no wie pan jak jest. Opisać. Okej, no to w skrócie tak, przyszedłem do szpitala pierwszy raz, dopiero co przyjechałem do tego miasta, mówię, no to wypadałoby zrobić jakieś badania, człowiek trochę się źle czuje, tutaj zawroty głowy, nudności, nie chce czasami wstać z łóżka. Pierwsze badania, wszystko w porządku, żelazo w normie, jakieś eurycydy, tycydy, ja to się nie znam na tym, ale wie pan jak jest, no wszystko w normie, tak, te tabelki nam wykazały od 60 do 80, no wie pan, no ja raczej bliżej 60, ale 80 też tak może być. No i co, no i wychodzę ze szpitala, nagle bum, napad, pierwszy, drugi, trzeci, no i tak chodzę, boję się, że HIV-a dostanę, bo tutaj raz rozcięcie, tutaj nogę raz mi rozcięli, tutaj kontakt z krwią, ziomek jakiś na mnie zaczął pluć. No ja nie wiem, co się dzieje w tym mieście, jakiś fentyl chyba tutaj napierają. Wie pan, jak gdyby aktualnie to w większej ilości miast, nie tylko tutaj, ogólnie w Stanach Zjednoczonych aktualnie mam niestety dosyć spory problem, jeżeli chodzi o uzależnienie od fentanylu oraz różnych substancji psychoaktywnych. Ze względu na to, że mechanizm uzależnienia jest dosyć prosty. Wie pan, ja też jestem uzależniony. No tylko wie pan, teraz pytanie od czego? Czy jest to rzeczywiście jakaś rzecz typowo destruktywna, jak używki, czy na przykład, nie wiem, jest to na przykład może być uzależnione od sportu, pracy i tak dalej. Chociaż to też są trochę... No wie pan, to zależy, no każdy interpretuje to inaczej, tak? No kobieta mnie zostawiła przez to moją chorobę, tak? Powiedzmy, to zboczenie, powiedzmy. Raczej tak bym to ujął. Okej, okay, a jak gdyby pan mógł bardziej pisać, że tak to powiem, tą swoją chorobę, jak gdyby co pan przez to rozumie? No w skrócie walę konia 5 razy dziennie. Masturbacja, wie pan o co chodzi. Później kuśtyka nie staje i baba poszła. Ale tak ze zdrowiem wszystko jest w porządku, no tak jak mówię, no tutaj mówiłem panu przez telefon, tak? No tutaj problemy były w domu kiedyś rodzinnym. Ojciec bił mamę, no i no kiedyś też zanożował psa, ale ten pies to też był taki zjebany, on dar tą mordę też mnie f***ł. Ale to wie pan, młody człowiek był, to nawet nie pamięta, nie? Psychika się goi, jak to się mówi. Zatkało pana, nie? Nie miał pan takiej historii. No właśnie, właśnie, no nie pierwszy raz. Ja już byłem na takich wizytach. Takich historii różne cuda się działo u mnie w życiu. To mi próbowano podebrać życie poprzez podcięcie gardła, tu jakieś napady, inne cuda. Powiem panu, że przez... Ale nie jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o panu, może porozmawiajmy o mnie. No tak. No tak jak pan rzeczywiście wspomniał, to jeżeli, że tak powiem, jak już pan bardzo nie odczuł przez ten, jak gdyby, czas dzieciństwa tej przemocy ogólnie. W panu otoczeniu, jeżeli pan rzeczywiście nie odczuł i uważa pan teraz, że jak gdyby nie stanowi ona głównego problemu. No znaczy chciałbym, żeby pan to przebadał, nie? Tak jak mówię, no ja tak mogę czuć, ale co jest prawdą, co jest kłamstwem, no ja nie wiem, tak? Nie wiem, czy ma pan jakiś tutaj taki zestaw pytań, czy musi pan się przygotować? Jakaś ankieta, coś? Zazwyczaj jakaś ankieta była do wypełnienia. Znaczy, wie pan co, wypełnianie ankiet jest o tyle problematyczne, Ja mam fakt w ogóle, widzowie, bo ja byłem jakiś psychiatry, więc jakby ja go porobię tutaj. On nie ma gadki które są, że tak to powiem, według mnie trochę bez sensu, no bo nie jest pan w stanie w pełni oddać swoich emocji i uczuć. No i tak i nie, bo wie pan co, ostatnio u psychiatryka była taka nowa metoda na lampę, nie wiem czy pan słyszał o takiej metodzie. Znaczy tych metod jest teraz naprawdę sporo, to bo pan jakby doprecyzował, o co pan chodzi. No wie pan co, no w skrócie, no kładą ci taką lampę, taką UV-kę nad oczami i ty masz tak podążyć za światłem, les lewo, raz prawo, proszę pana, tak sobie wzrok, że aż okulary musiałem zacząć nosić. Okej, to o tym jeszcze słyszałem, no ale jeżeli to była rzeczywiście jakaś mocna lampa, mogę panu szkodzić. Czyli co, mówi pan, że nie ma żadnej ankiety, tak? Nie, wie pan co... Czyli co, czyli ja po prostu sobie... sam sobie mam stwierdzić, czy jestem nie, chory psychicznie? Nie, o to chodzi. To, że nie ma ankiety, to znaczy, że ja nie mam tutaj oczywiście pytań, znaczy pytań. To, że ja nie mam tutaj sposobu, żeby zweryfikować to, czy rzeczywiście gdzieś tam jest pan chory psychicznie, to na spokojnie. Mhm. Ja się bardziej głównie opieram na rozmowie, ze względu na to, że ja prowadzę, jeżeli chodzi o takie pierwsze spotkania, to głównie no, trawię po prostu diagnostyczne rozpoznawcze. Wie pan, na pierwszym spotkaniu to sobie rozmawiamy, przybliżamy mogę sobie tam nawet te fakty, problemy i tak dalej. Albo my, ten ewentualnie psychiatra to czasem, debil? Jeżeli nie uda się na pierwszej terapii, spotkaniu, no można to nazywać różnie, jeżeli się tego nie uda rozwiązać, no to z czasem przychodzą kolejne, ewentualnie odbieram odpowiednie leczenie, tak leki i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to może przejdźmy od razu, co, do tych pytań. Bo mówi pan, że tam dochodziło do tej przemocy domowej i tak dalej, czy jak gdyby nadal
pan gdzieś w głowie te wydarzenia, w sensie, czy nie wiem, unikają one pana, nachodzą pana myśli na ten temat dosyć często, czy to raczej jest taki temat dosyć luźny, który jak gdyby pan przeżył i w sumie zapomniał? Nie, no jakby nie mam problemu o tym rozmawiać, no wiadomo, że człowieka to trochę dotyka, tak, podczas niektórych sytuacji, szczególnie jak przykładają mi nóż do garda, bo już taka sytuacja zdarzyła się niestety na tych ulicach. No ale no co, no chyba już nie da się tego wyleczyć, no. Tarotycznie niby wszystko się da wyleczyć. Tarotycznie? No, to jest tylko te... Co? A, teoretycznie, przepraszam, że tak, myślałem, że pan wykłada karty tarota. Nie, Jezu, przestraszyłem się, chyba co? Kiedyś też byłem u takiej tarocistki i naprawdę to było najgorsze świadczenie mojego życia. Czy jak gdyby teraz z perspektywy czasu, czy pan także odczuwa takie jak gdyby zapędy do przemocy wobec innych? Do znaczy, wie pan co, nie będę ukrywać, no jak teraz siedzimy, to jakby oczywiście to jest tak, że nigdy bym tego nie zrobił, tak? No, mam ochotę panu poderżnąć gardło, ale to tak jak mówię, no to są takie problemy po prostu dlatego, że widziałem za dużo w domu, tak? Okej, okay, czyli jak gdyby... Jak to dobrze zapytać, żeby pana nie urazić. Czyli jak gdyby pan aktualnie ma pewne skłonności do tej agresji i jednak jest pan w stanie to pohamować, tak? Tak, znaczy to są tylko takie w głowie, wie pan, takie myśli, nie? Oczywiście, że nigdy bym tego nie zrobił, no przestrzegam prawa, jestem prawym człowiekiem. Okay, jak gdyby każdy ma prawo myśleć o różnych rzeczach. Mogę wyciągnąć nóż teraz? Niektóre są dosyć... Niektóre są brutalniejsze, niektóre mniej brutalniejsze i tak dalej. Nie wiem, może... Czy ogólnie u pana w rodzinie były już diagnozowane jakieś schorzenia psychiczne, jakieś zaburzenia i tak dalej? Nie, z tego co mi wiadomo, to nie. Dobra, trochę muszę go trochę skłamać, bo jak powiem, że mama była tego, schizofreniczką, to pan jakieś, zamknie mnie. Że tak powiem, leki typowo przepisane przez psychiatrę, albo udało się pan do jakiegoś psychiatry, psychologa? Tak jak mówię, no byłem wcześniej u terapeutki, ale to była raczej taka rozmowa o życiu, no. Nie, wie pan co, ja chyba po prostu mam gorszy okres w życiu. Wydaje mi się, że nic mi nie jest. Tutaj koleżanki u pana w robocie chyba troszkę mi tutaj w głowie poprzestawiały, tak? Wróciły te demony przeszłości i wmówiły mi, tak? Że jestem chory psychicznie. Chory psychicznie, bo napadli, chciałem się zbadać na HIV dwa razy. Znaczy, wie pan, jak gdyby... Korzystam z własnych praw, tak. Chory psychicznie. Znaczy nie, to nie o to chodzi. Nikt pan nie chce powiedzieć, że jest pan chory psychicznie, tylko po prostu bardziej koleżanki zdziwiło to, jak gdyby pan... Plotność, jeżeli chodzi o to badanie, to wszystko. A co do choroby psychicznej, to patrz po tym, że jest pan w stanie normalnie ze mną porozmawiać. Tak. Jest pan w stanie ze mną skrupulatnie porozmawiać, to na pewno, że tak powiem, problem z rozmową interpersonalną pan nie ma. Komunikacją interpersonalną. Nie mam. A powiem pan, ma tu pan jakąś rodzinę, przyjaciół? No tak jak mówię, no wprowadziłem się sam do tego miasta niedawno, więc dopiero staram się znaleźć jakichś znajomych, ale to nie jest takie proste, wie pan. Zabika. No i co pan uważa? Chyba wszystko w porządku, nie? Znaczy, to jeszcze jak gdyby nie był koniec. Jakby on miał mi jeszcze tak ogólnie powiedzieć, może będzie to głupie pytanie, ale czy w pomieszczeniu jak gdyby poza mną i panem uważa pan, że ktoś się oprócz nas znajduje? Nie, absolutnie. Nie, jest tylko pan i ja. Okej, okay, a powiem pan tak, czy posiada pan jakieś takie myśli, które nakazują pan coś robić i tak dalej? Nie, no gdzie pan? Siedzę normalnie. O czym pan mówi? No nie, po prostu wie pan, jak gdyby to pytanie... Ej, nie wiem, czy to słychać, to czy nie? Mi też sobie, mówię innym głosem. Inne zaburzenia. Nie no, wszystko w porządku, tak jak mówię, no jestem tutaj tylko ja i pan, nie wiem. Może pan powinien się przebadać, wszystko w porządku? Nie, tak, wszystko jest w porządku, po prostu pana pytam, jak to by wie. Tak jak mówię, no ja chciałem tylko się przebadać na krew, a tutaj wlepiono mi jakąś nalepkę pojeba, tak? Ja nie tylko mówię o panu, mówię o tych współpracownicach, tak? Znaczy, to one też jak gdyby stricte nie stwierdziły na żadnego zaburzenia psychicznego, a bardziej poprosiły mnie o konsultację ze względu na to, że... Jestem głupi. Nie, no tak jak pan widzi, no jestem normalnym człowiekiem, tak, który stara się odnaleźć jakoś w tym świecie, tak, w tym mieście, tak. Czy miałby pan może bóle głowy, które się kończą jak gdyby takimi... Na przykład boli pana głowa, nagle pan nic, budzi się i nic nie pamięta? Nie, takich rzeczy nie. To raczej mówię, takie mdłości, tak z tyłu, jakaś potylica, tak te okolice, tak? Ale to mówię, to bardzo tak sporadycznie. No okej, okay, czyli to są takie bóle sporadyczne, które raczej nie będą z niczym powiązane. No wie pan co, mógłby pan mi przepisać jakieś leki? Ja kiedyś byłem na medycznej, wie pan co to jest ta medyczna, teraz to takie popularne wśród młodych, tak? Ale no właśnie, różnie się po tym zachowywałem, więc odstawiłem to. No okej, okay, rozumiem. Zalecam, że nie powiedzmy, że to są tutaj czujniki dymu, które ewentualnie mogą doprowadzić do uruchomienia systemu przeciwpożarowego. Oj, przepraszam bardzo, nie wiedziałem, myślałem, że tutaj można zapalić. No jak sobie pan zerknie do góry, to akurat jest nas
Akurat tak, na tak, pan. Tak. Nie wie pan co, ja to zazwyczaj taką reklamówkę na to nakładałem i było w porządku. Ale faktycznie nie wie pan, w szpitalu, przepraszam bardzo. Na szpital jednak musi być troszeczkę, to jestem zaawansowany względem kontroli. Dobra, chcę iść już od niego, nie jestem chory psychicznie, nie jestem chory psychicznie. Ma pan jeszcze jakiś problem, o którym by pan chciał porozmawiać, tak jakby pan sobie zrobił tak... Nie wie pan co, chciałbym się umówić na tą wizytę, na te badania krwi, tak, tutaj u koleżanek, bo tak jak mówię, no mam podejrzenie, tak, że był kontakt z krwią obcą i, no i chciałem po prostu się przebadać, żeby mieć pewność. Tym bardziej, że ostatnio zainstalowałem taką aplikację randkową i no nie będę ukrywać, no powiem panu tak, no... Ach, no ja wiem, że moje imię to kondomi, ale bardzo mylne, bardzo mylne. Ja nie lubię, no nie lubię tej gumy, naprawdę, bardzo nie lubię. Mhm. Wie pan co, nie chcę być się miły, ale umawialiśmy się na wizytę 20-minutową, a już to mija i... Kurczę... No właśnie dlatego chciałem zmieszać to w finiszu, właśnie chciałem tutaj się z panem wygrać. Ja na ten moment panu mogę powiedzieć tak, że co do pana stanu psychicznego, aktualnie mogę powiedzieć tak i możemy się umówić tak. Ja sobie z dzisiejszego dnia normalnie spiszę notatkę, założymy sobie tam normalnie kartę, że pan u mnie był, tak jak oczywiście panu to mówiłem. No i co, w razie czego numer pan mój ma, jeżeli by potrzebna była kolejna wizyta, coś by się działo, no to oczywiście zapraszam tutaj do mnie do kontaktu. A wstępnie myślę, że tak za 2-3 dni moglibyśmy się umówić na następną wizytę, żeby sobie zobaczyć, czy rzeczywiście pana te demony przeszłości nie ścigają na stałe. Dobrze, dziękuję bardzo. Widzimy się za 2-3 dni. Pana bardzo. Do widzenia. Kurwa, chami, jak biegasz tu. Koleś, jak ty jeździsz? Dobry wieczór, mam takie pytanko. Czy dałoby radę zrobić szybkie badania krwi na HIV? Niestety, próbówki nam się skończyły. Kurczę, jak tak patrzę na panie, to wydawało mi się, że tutaj jest dużo próbówek w tym szpitalu. No dobrze, to jutro wpadnę. To trzymajcie się. Pewnie, pewnie. Do jutra. Dobry wieczór. Dobry. Która godzina już na służbie? Nie wiem, pewnie z 30. 30? O Jezu. A nie chce pani się jakoś zrelaksować? Pójść do baru, odpocząć? Teraz nie mogę. No nie da się tutaj zagadać, to żadnej dupki. Zaprowadzę. O, mordeczko, jaka fura. Jak się można dorobić na taką furkę? Nie wiem, nie boję. Chyba co to za blachy są, to chyba nie z tego miasta. Dzień dobry. Mam takie szybkie pytanko. Czy byłaby możliwość przeprowadzić szybkie badania krwi na HIV? Dziękuję. Kurczę, niestety wszystkie uwielbiam panią. Skończyły się nam. Dobrze, w porządku. To przyjdę kolejnego dnia. Do widzenia. Jutro najlepiej. Pewnie. Do widzenia. Siemanko mordeczku, siemanko. Jak tam leci? Słuchaj, chodź no. Na chwilę na bajerkę, nie będziemy. Dobra. Tylko jeśli chodzi o seks, od razu mówię, lepiej tego nie róbmy, mordeczko, bo jeszcze się nie przebadałem, nie? Dobra. Ja nie chcę w sumie się ruchać. W sensie chciałem, ale jak już powiedziałeś, to już nie chcę. A ja mam jeszcze jeden interes. Wyglądasz mi na takiego, co by nie bał się zaryzykować. Wiesz jak na mnie mówią? Jak? Kondom mi. Czemu tak? O kurwa. Wiesz co, bo nie boję się zabezpieczeń. Nie boję się niczego tak naprawdę. Słuchaj, chciałbyś może... Czekaj, niech pójdzie ziomek, bo to przypomnę kogoś. Cześć, mam nadzieję, że mu nie przeszkodziłem. Wypadaj. Nie. Sorry, mordo, sorry, bo tutaj na bajery jest. Więc jakbyś chciał zarobić fajnie, nie do końca legalnie, to możemy się jakoś dogadać, nie? No słuchaj, mordeczko, myślę, że coś możemy tutaj podziałać razem, nie? A powiedz tylko, mi... Tylko, że bardziej tu chodzi o to, że jak to mówią, nie ma nic za darmo. No, ja generalnie pokazuję ludziom drugą część tego miasta, tą bardziej ciemną. Za drobną opłatą wy możecie się odkuć. No tylko wiesz co, mordeczko, no ja mógłbym położyć na szali swoje życie, ale niestety jeśli chodzi o pieniądze, to jestem goły, tak? Dopiero co przyjechałem do tego miasta, musiałem zrobić badania, musiałem wynająć jakąś chatę. Jasne. To po prostu niestety, jak będziesz przy większym sosie, będziesz miał z 50 kółek, to się odezwij. Dobra. Lachę mu w pierwszy dzień, gdzie lachę? 68350, dobra, jest git, mam. Okej. Dzień dobry, mam takie pytanko na szybko. Czy dałoby radę przeprowadzić badania kału i moczu? Nie, niestety nie. To nie ma próbówek, tak? To o Jezu, tutaj też, no dobra. Ja w tym szpitalu jestem spalony, muszę przyjść jakąś nową osobę. Już mnie nie przebadają.